XVII wiek był dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów okresem kilkudziesięcioletnich wojen, które zniszczyły kraj, zwłaszcza w jego wschodniej części. Pod koniec XVII wieku, kiedy te wojny się skończyły, zarówno szlachta, jak i królowie skupiali się na tym, żeby jak najlepiej odbudować zniszczone państwo i żeby odbudować jego ekonomię, żeby namówić ludzi do powrotu na ziemie wschodnie. Jesteśmy w miasteczku, w którym obok siebie mieszkają Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Rosjanie. Mówią językami polskim, niemieckim, jidysz, rosyjskim. Wyznają judaizm, wyznają chrześcijaństwo w różnych odmianach. Ja się nazywam Dagmara Mańka-Wizor, pracuję w Muzeum Historii Żydów Polskich i chciałam dzisiaj zaprosić Państwa na krótką wycieczkę do takiego właśnie miasteczka, gdzieś na kresach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, po to, żeby opowiedzieć trochę o życiu żydowskim w tym miasteczku. Możemy tu mówić o wielu rzeczach. Można na wystawie zobaczyć, jak funkcjonowało to społeczeństwo, jak na rynku, na którym jesteśmy w tej chwili, spotykali się ze sobą różni ludzie. Ale możemy też opowiedzieć, i o tym chciałam dzisiaj opowiedzieć, jak wyglądało życie rodzinne. Jak wyglądała sfera kobieca i sfera męska w tradycyjnym judaizmie w XVII-XVIII wieku. W społeczności żydowskiej, tak samo jak w większości społeczności, w rodzinie żydowskiej, bardzo często życie skupia się wokół stołu. To przy stole spotykamy się, żeby zjeść wspólny posiłek, to przy stole spotykamy się z rodziną i z przyjaciółmi, żeby razem obchodzić święta. W kuchni żydowskiej, na stole żydowskim jest to o tyle ważne i specyficzne, że poza tym, że każde święto, każda okazja ma swoje potrawy, to jeszcze religia mówi o tym, co jemy, jak jemy, w jaki sposób łączymy ze sobą przeróżne elementy. I tutaj można zobaczyć, można się nauczyć, czym jest koszer, czyli te bardzo restrykcyjne i bardzo specyficzne przepisy dotyczące kuchni żydowskiej. Dlaczego na przykład nie można łączyć mięsa z mlekiem? Dlaczego tak często z kuchnią żydowską kojarzony jest czosnek? I co mędrcy żydowscy jeszcze w średniowieczu i wcześniej pisali o czosnku? Dlaczego, na jakie problemy, czy też na jakie niemożności zalecali jedzenie czosnku? O to, żeby kuchnia i potrawy w niej przygotowywane były koszerne, dba kobieta. I kobieta w judaizmie w ogóle dba o dom. Jesteśmy w domu, bo to dom jest domeną, królestwem religijnej Żydówki. A skąd wiemy, że jest to dom żydowski? O tym, że jest to dom żydowski, dowiadujemy się już na samym wejściu. Na odrzwiach religijnego domu żydowskiego znajdziecie Państwo takie lub podobne pudełko. To mezuza, czyli pojemnik, w którym ukryty jest fragment pergaminu z modlitwą. Każdy żydowski dom powinien mieć na wejściu, często też na innych pomieszczeniach w mieszkaniu, taką modlitwę, takie błogosławieństwo, które z jednej strony daje ochronę temu domowi, z drugiej strony pokazuje przychodzącym, że jest to religijny, bogobojny dom żydowski. Ale to nie jest jedyny element. Wnętrze żydowskiego domu w XVIII wieku nie różni się bardzo, na pierwszy rzut oka, od wnętrza każdego innego domu. Jednoizbowa chata, w której rodzina spędza większość czasu, w której wszyscy jedzą, śpią, uczą się, przygotowują do życia. Jest jednak taki element, który jest bardzo charakterystyczny właśnie dla domu żydowskiego, bo w zasadzie jest w każdym z tych domów. To jest książka. W XVII-XVIII wieku w większości domów chrześcijańskich książek nie było. Ludzie nie potrafili czytać i pisać. W domu żydowskim była przynajmniej jedna książka, to modlitewnik, czyli książka, której Żydzi używali do modlitw zarówno w domu, jak i w synagodze, gdzie w języku hebrajskim, uznawanym wtedy za język święty, którym Bóg komunikuje się z Żydami, były modlitwy i dzięki nim można było realizować prawdziwe życie religijne. Dwa elementy związane bezpośrednio z kobiecą żydowskością i z kobiecą dbałością o życie religijne znajdziecie Państwo w tej szafie. To książka niezwykle popularna w XVIII-XIX wieku wśród Żydówek, Cene Urene, czyli Idźcie i patrzcie. Książka była napisana w języku jidysz, języku, w którym posługiwali się Żydzi w Polsce, i była zbiorem przepisów, ale też zbiorem modlitw,
uproszczonych modlitw, które właśnie miały pomagać kobietom w ich religijnym życiu. A drugi element to wśród tych judajków, czyli przedmiotów związanych z kultem religijnym, dwa świeczniki. Bardzo charakterystyczne świeczniki szabasowe. To są świeczniki, w których świece zapala się w piątek wieczorem na przywitanie soboty, na przywitanie szabasu, najważniejszego święta w kalendarzu żydowskim. Przywitanie soboty to przywilej kobiety. To ona, jeżeli jest w domu, właśnie zapala świecę, to ona też musi wcześniej, zanim zapadnie piątkowy zmrok, przygotować jedzenie tak, żeby wystarczyło na całą sobotę, bo w sobotę już nie wolno gotować. I to ona dba o to, żeby rodzina mogła w to święto wejść tak, jak należy. Dom jest królestwem, domeną kobiety. A gdzie w takim razie jest mężczyzna? Gdzie jest to miejsce, w którym najbardziej widać jego miejsce i to, za co on w judaizmie jest odpowiedzialny? Miejscem, które stanowi centrum społeczności żydowskiej i miejscem, gdzie schodzą się wszystkie drogi członków tej społeczności, przede wszystkim mężczyzn, jest synagoga. Synagoga, czyli dom zgromadzeń. To nie tylko dom modlitwy, ale też miejsce, w którym prowadzi się dysputy na temat ważnych kwestii dotyczących społeczności, w których funkcjonuje sąd religijny, przy których istnieje szkoła dla młodych, w tym czasie, w którym jesteśmy, w XVIII wieku, jeszcze przede wszystkim chłopców żydowskich. Najważniejszym miejscem w synagodze jest Aron HaKodesh, czyli szafa na rodały, na święte księgi, bo rodały, czyli właśnie święte księgi, są tym, co powoduje, że jesteśmy w miejscu świętym. To nie sam budynek jest specjalny, tylko obecność w nim Boga, czyli obecność słowa przez Niego napisanego. W takiej szafie skierowanej na wschód, czyli skierowanej na Jerozolimę, przechowywane są zwoje Tory, pięcioksięgu mojżeszowego spisywanego na pergaminie ręcznie. I ten zwój Tory podczas modlitwy jest w bardzo uroczysty sposób, z bardzo dużym szacunkiem, wyjmowany z szafy i przenoszony na bimę. Bima, czyli to podniesienie, najczęściej w centralnym miejscu synagogi, służy do tego, żeby właśnie osoba prowadząca modlitwę mogła przeczytać odpowiedni fragment Tory, ewentualnie skomentować go. A dlaczego powiedziałam, że synagoga to specyfika męska, to domena męska? Bo to mężczyzna według prawa religijnego ma obowiązek 3 razy dziennie się modlić. To mężczyzna, większość mężczyzn, 3 razy dziennie przychodzi do synagogi po to, żeby z innymi mężczyznami ze społeczności ten obowiązek religijny realizować. Czy kobiety nie bywały w synagodze? Do pewnego momentu prawie wcale. Później zaczęły uczestniczyć w nabożeństwach, nie codziennie, ale na przykład przy okazji ważnych świąt, tyle że budowano dla nich osobną część, bo synagoga była podzielona na część męską, tę główną i babiniec. Czasami na balkonie, czasami w sąsiedniej sali z okienkiem na główną część, w której odbywały się modlitwy. Chciałabym jeszcze Państwu opowiedzieć o tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie o synagodze w ogóle, ale o tej właśnie synagodze. Bo jesteśmy w Gwoźdźcu. Gwoźdźc to miejscowość, która leży na terenie dzisiejszej Ukrainy, ale w XVII i w XVIII wieku, kiedy oryginał tej synagogi był budowany, to był obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Synagoga z Gwoźdźca, tak samo jak wszystkie synagogi, które jeszcze w XX wieku na terenach Polski istniały, spłonęła. Po 1939 roku, po 1945 roku nie przetrwała w Polsce żadna drewniana synagoga. Dlatego zdecydowaliśmy się na rekonstrukcję jednej z nich, tej właśnie z Gwoźdźca. Jak Państwo widzą, jest ona bardzo wyjątkowa. Zarówno to, w jaki sposób jest zdobiona, jak i to, co na tych ozdobach można znaleźć, pokazuje nam dokładnie, w którym momencie powstała. Rozpoczęto budowę synagogi w 1648 roku. Malowidła zakończono już w XVIII wieku. I z jednej strony widać tu wpływy wschodnie, tej ornamentyki tureckiej, dalekowschodniej, która wtedy zaczęła być znana i bardzo popularna w Rzeczpospolitej. Z drugiej strony
ilustracje, obrazy, symbole, które znajdziemy, odzwierciedlają to, co zaczęło dziać się wtedy w judaizmie. Bo po okresie niepokojów, po okresie wojen, bardzo wielu Żydów zwróciło się w stronę mistycyzmu. Zaczęło wierzyć, że moment, kiedy przyjdzie Mesjasz, zbliża się, że tradycyjny judaizm już stracił swoje funkcje, że należy zmienić sposób modlitwy, że należy zbliżyć się do Boga. Jedną z takich historii chciałabym Państwu opowiedzieć, to, co właśnie ilustruje to oczekiwanie na Mesjasza. Bo w Talmudzie, Talmud jest to jedna ze świętych ksiąg żydowskich, która poza komentarzami do Tory, czyli do tego pięcioksięgu żydowskiego, mówi jeszcze o wielu sprawach dotyczących Żydów i została spisana po to, żeby właśnie przekazać kolejnym pokoleniom mądrość żydowskich naukowców, żydowskich rabinów. Otóż w Talmudzie jest historia, która mówi o tym, że jak na świecie już będzie bardzo źle, jak świat będzie pogrążony w chaosie i Żydzi już będą obarczeni wszelkimi nieszczęściami, to jest ten moment, kiedy Mesjasz puka już do drzwi. Ale co się stanie wcześniej? Otóż wcześniej Lewiatan, symbolizowany tutaj przez rybę, połknie Jerozolimę. Ale czeka na niego już Behemot. I Behemot i Lewiatan stoczą ze sobą walkę, walkę krwawą, w której oba zginą. I to będzie moment, kiedy Mesjasz, symbolizowany tutaj przez niedźwiedzia, zejdzie na ziemię, a na jego powitanie odbędzie się uczta. Na uczcie Mesjasz i Sprawiedliwi będą jedli mięso Lewiatana i Behemota. Sprawiedliwych też znajdziemy tutaj na ścianie, bo Sprawiedliwych symbolizują dwa jednorożce. Takich opowieści jak ta znajdą Państwo w tej synagodze, na tym sklepieniu dużo więcej, a w samej przestrzeni, w której jesteśmy, czyli w przestrzeni miasteczka, jest jeszcze kilka innych pomieszczeń, do których nie weszliśmy. Jest kościół, w którym można się dowiedzieć, jak układały się relacje synagogi i kościoła, jak układały się relacje Żydów i chrześcijan w XVII, w XVIII wieku. Jest karczma, jest też cmentarz żydowski, na którym możecie Państwo poznać obyczaje żydowskie. A ta galeria to z kolei tylko jedna z 8 galerii, przez które przechodząc, poznają Państwo 1000 lat fascynującej historii obecności Żydów w Polsce i mam nadzieję, że kiedy już będzie można odwiedzać muzeum, przyjdą Państwo tutaj zobaczyć to sami.